Jestem dalej w centrum Zell am See, a dokładnie powiedzmy sobie 100-200 metrów od ścisłego centrum. Tu znajduje się dworzec autobusowy, czyli kilka przystanków lokalnych busów, które tutaj przyjeżdżają, którymi można dojechać do pobliskich miejscowości. Można też dojechać, tak jak ja teraz jadę, na, nazwijmy to, aktywne atrakcje, czyli pojechać gdzieś, skąd zaczniemy trekking, wsiądziemy na rowery, czy dojechać do Kaprun pod lodowiec. A ważna informacja, oczywiście można za to płacić, ale tak jak już wspominałem, jeżeli macie w lecie Summer Card, taką kartę, którą dostaniecie w hotelach partnerskich, to z tą kartą transport jest bezpłatny. A nomen omen, to jeszcze w Zell am See funkcjonuje taka karta mobilna i to już we wszystkich hotelach dostajecie, więc należy, jeżeli będziecie w hotelu, należy się o to upomnieć, dostaniecie taką kartę i wtedy możecie się poruszać transportem lokalnym tutaj bezpłatnie. Kilka minut jazdy autobusem i jestem w miejscowości Thumersbach. Jestem dokładnie po drugiej stronie jeziora Zell, naprzeciwko Zell am See. Popatrzcie tutaj na to zdjęcie. Jestem tutaj, po drugiej stronie jest Zell am See, Schmittenhöhe. Tam w tle mamy lodowiec. I teraz wybieram się na krótki taki trekking, taką właściwie ścieżką edukacyjną, przy której umiejscowione są tablice informacyjne upamiętniające wybitne osobistości, które odwiedzały ten region, przyjeżdżały tutaj, czy mieszkały tutaj w regionie Zell am See. Także zapraszam Was na krótką wycieczkę, na tą ścieżkę. To potrwa niedługo, bo sama ścieżka ma 1,5 km, więc nie będzie to jakiś trudny i wymagający czy męczący trekking. Natomiast jest to taka ścieżka, na którą warto się tutaj wybrać, jeżeli przyjedziecie tutaj na spokojnie, nie wiem, przyjść z dziećmi. Przede wszystkim też pójść tutaj trzeba dlatego, że są wspaniałe widoki w kierunku właśnie na jezioro, na cały ośrodek narciarski nad Zell am See i oczywiście na Kitzsteinhorn i ten rejon gór austriackich, Alp austriackich, których jest najwyższy w Austrii. A dlaczego najwyższe? Ponieważ tutaj niedaleko znajduje się Grossglockner, najwyższy szczyt Austrii, który ma 3798 metrów. Znajduje się on w paśmie Wysokich Taurów, do którego także zaliczany jest tutaj Kitzsteinhorn, słynny lodowiec, na którym można jeździć. I jest to jedyny lodowiec, na którym można jeździć w Salzburgerlandzie. A przede mną fragment rękopisu do książki Kochanek Lady Chatterley, napisane przez brytyjskiego autora Lawrence'a, który między innymi tutaj w górach nad Zell am See pisał swoje dosyć pikantne i wywołujące dużo, że tak powiem, skandali książki. I właśnie w ten sposób wygląda ścieżka, nazwijmy to edukacyjna, z której możemy się dowiedzieć, kto i kiedy przebywał tutaj w regionie Zell am See. Wędrując sobie tutaj po górach, kilka informacji takich dla Was a propos możliwości górskich wędrówek, wspinaczki, czy możliwości wspinania się typowego, na przykład po via ferratach. No tak, i teraz prosto. Idziemy do następnego. Idę do następnego gościa, pewnie tędy. Ścieżka ma nie być trudna, więc nie, pewnie nie pod górę. Kto tutaj jest? Tutaj mamy Stefana Zweiga. Wracając do informacji praktycznych, więc w regionie Zell Kaprun jest około 400 km tras, po których możemy sobie wędrować po górach, więc dosyć sporo. Są to trasy o różnym poziomie trudności, tak jak powiedzmy trasy narciarskie, odwołując się do tego, co najbardziej lubimy. Więc można tu przyjść z rodziną, z małymi dziećmi, ale też dorośli, bardziej wprawni. Bardziej wprawne osoby w wędrówkach górskich znajdą tu coś dla siebie. Są też dwie albo trzy wiaferaty i jedna jest bardzo ciekawa, bo jest usytuowana bezpośrednio na tamie, która, na jednej z tam, które tutaj się znajdują, tuż obok, powiedzmy, u podnóża Kitzsteinhornu. Inne wiaferaty też znajdziemy w okolicy Kaprun, także dla osób szukających trochę adrenaliny, ale nie, że tak powiem, ekspertów w dziedzinie wspinaczki. Są tutaj bardzo ciekawe miejsca i naprawdę można tutaj spędzić bardzo ciekawie i aktywnie czas, jeżeli ktoś lubi się powspinać. Dla tych wszystkich, którzy nie lubią, mają może, nie wiem, lęk wysokości, oczywiście tego typu wędrówki od samego poziomu jeziora do wysokości tak naprawdę 3000 metrów, czy powyżej 3000 metrów, bo na sam szczyt Kitzsteinhornu też można bez problemu wejść z przewodnikiem. Polecam z przewodnikiem. Samemu też można tam wejść, nie jest to jakieś trudne podejście od górnej stacji kolei, jeżeli ktoś by chciał się przejść, jeżeli zejdą śniegi, to można tam przejść w jakichś, nazwijmy to, zwykłych bukach trekkingowych, nie trzeba mieć jakiegoś super sprzętu. Ja sam osobiście kilka lat temu tam byłem i nie wymaga to jakichś specjalnych predyspozycji, umiejętności, przygotowań i sprzętu. Dobrze jest wziąć z przewodnika, bo można się dowiedzieć kilka ciekawych rzeczy a propos Parku Narodowego Wysokich Taurów, a także być bezpiecznym w trakcie samej drogi. Po krótkiej wędrówce, bo nie była to długa wędrówka, raptem 1,5 km po górach, a potem z powrotem też gdzieś około 1,5 km, żeby dojść w to miejsce, do którego żeśmy przyjechali autobusem z Zell am See, a był lunch, a teraz z powrotem wracam do Zell am See, bo mam zamiar udać się na górę, na Schmittenhöhe, na sam szczyt, żeby było śmieszniej. O tej porze roku normalnie tam nie ma już śniegu, można sobie swobodnie chodzić, jeździć na rowerze, natomiast w tym roku zima jest wyjątkowa, a właściwie wiosna jest wyjątkowa, zima nie odpuszcza i na szczycie jest jeszcze około metra śniegu. Jest to ewenement jak na tutejsze warunki pogodowe. W każdym bądź razie teraz z tej strony udaje się do Zell am See, żeby stamtąd wyjechać na górę. Natomiast dlatego o tym mówię, że udaje się statkiem. Nie czekam na autobus, żeby objechać, ale tutaj można przepłynąć na drugą stronę statkiem. Tu jest przystań, do której przybija mały stateczek, który aktualnie dopływa i w ten sposób można się przedostać na drugą stronę jeziora, nie trzeba korzystać z autobusów. Oczywiście wszystko dzięki tej karcie Summer Card. Przejazd, przepłynięcie na drugą stronę jest bezpłatne. Taksówka podjechała. Także płyniemy na drugą stronę. Korzystając z okazji z pięknych okoliczności przyrody, w jakich mi przyszło podróżować do Zell am See, kilka informacji takich statystyczno-praktycznych. Jeżeli przyjedziecie tutaj, będziecie mieli do dyspozycji ponad 400 km tras trekkingowych, czyli tras, które są przeznaczone dla tych wszystkich, którzy lubią dreptać po górach. Jeżeli przyjedziecie w lecie na narty, to będziecie mieli 20 km tras na lodowcu Kitzsteinhorn. Jeżeli przyjedziecie tutaj na rowery, to macie ponad 400 km tras rowerowych o różnym stopniu trudności. Większość z nich jest, powiedzmy sobie, średnio i bardzo trudna. Co jeszcze z takich? Jeżeli byście chcieli trochę więcej pojeździć, to wszystkie trasy w okolicach Wysokich Taurów mają ponad 2000 km, więc jest po czym jeździć, jest gdzie się zmęczyć na rowerze. Oczywiście dla tych wszystkich, którzy nie mają aż tak dużej kondycji, żeby przyjechać tu na rowery górskie i zaliczać kolejne szczyty przy pomocy tylko i wyłącznie własnych mięśni, można wypożyczyć rowery elektryczne i przy wspomaganiu takim pojeździć tutaj i zwiedzić okoliczne górki, co Wam oczywiście polecam. Przy okazji powiem, ile to kosztuje, gdzie to można wypożyczyć i jak to się sprawuje, to gdzie są na przykład stacje do ładowania w trakcie jazdy. To tyle statystycznie na teraz i zapraszam Was na Schmittenhöhe. Tam. I kolejny raz, korzystając z karty, o której już wcześniej Wam tyle razy mówiłem, za darmo jadę pod dolną stację gondoli na Schmittenhöhe. Jestem już w dolnej stacji gondoli na Schmittenhöhe. Właśnie pan tu nas ponagla, że za 3 minuty odjeżdża gondola na górę, więc szybciutko na górę. Schodami ruchomymi. Schodami ruchomymi biegnąc. Tak trochę głupio bez nart. Już dawno tak nie pamiętam, żeby Walt tak biegał bez nart. I oczywiście Summer Card. Schmittenhöhe, prawie 2000 metrów nad poziomem morza. No cudownie tu jest, cudownie. 2000 dokładnie. Popatrzcie się, i to co lubimy najbardziej, śnieg. Tego śniegu jest wyjątkowo dużo, tak jak już wcześniej mówiłem, tutaj w niektórych miejscach jest ponad metr śniegu, co o tej porze roku jest ewenementem. Rozmawiałem tutaj z lokalesami, jak tak bym ich nazwał, i mówią, że nie pamiętają takiej zimy, żeby tutaj było ponad metr śniegu pod koniec maja, a na lodowcu Kitzsteinhorn są miejsca na trasach, gdzie jest ponad 5 metrów śniegu, a taka oficjalna informacja, że jest około 4,20, 4,30. Tak naprawdę to można by było się tutaj wybrać na skitury. Jest tyle śniegu, że po okolicznych górkach można by było tutaj zapylać na nartkach, a potem zjazd ile się da, a na koniec już na piechotę. Jak będziecie na Schmittenhöhe, to wybierzcie się do tej małej kapliczki, która powstała tu w latach bodajże 1904-1908. Powstała ona z okazji 10. rocznicy śmierci cesarzowej Sisi, uwielbianej przez Austriaków, żony Franza Józefa. I W związku z jej śmiercią 10 lat później wybudowano tą kapliczkę. Dlaczego tutaj? Dlatego, że cesarzowa Sisi było trochę niekonwencjonalnie, jak na cesarzową przystało, spędzała czas, była dosyć aktywna i któregoś pięknego dnia przyjechała tutaj pociągiem na stację w Zell am See, następnie zażyczyła sobie przewodnika i wybiegła na górę. Wybiegła dlatego, że normalnie ta trasa zajmuje około 3 godzin, jeżeli chodzi o marsz. Sisi wybiegła na górę w 2 godziny 15 minut i tylko jedynie przewodnik za nią nadążył, natomiast reszta świty dotarła z dużym opóźnieniem.